Siema. Każdy chodzi z telefonem, każdy w telefonie ma kamerkę, a jak widzą Nygusa z kamerką, uciekają jak diabeł przed święconą wodą. Dzisiaj taki temat, dlaczego Nygus nie wracasz do Polski, skoro w Niemczech ci jest źle, piszecie komentarze, pakuj manatki, wracaj do polskiego raju. Jak wiecie, jestem tutaj w Niemczech na rehabilitacji, mam nawrót jelita drażliwego po 10 latach. Przed wyjazdem do Niemiec miałem podobny problem, postawiłem się na nogi, dopiero zdecydowałem, że wyjeżdżam. Jeżeli mam wracać do Polski, chciałbym być zdrowy. Kolejna sprawa, zarabiam fajne pieniądze, za bardzo się nie przemęczam, mogę coś odłożyć, troszeczkę by było szkoda w tym momencie zrezygnować. 2 lata temu miałem plan, że na wiosnę wracam do Polski, miesiąc wcześniej wywaliło koronkę. Pomyślałem sobie, przeczekam, trwa to prawie 2 lata, w międzyczasie wszystko poszło w górę. Moim marzeniem była działeczka, mały domek, mały staw. W tej chwili za to wszystko musiałbym zapłacić 3 razy tyle. A nie lubię zostać na zero, zawsze lubię mieć jakąś poduszeczkę w razie W. Kolejna sprawa to, co się dzieje u naszych sąsiadów. Putek narozrabiał, nie wiadomo, co będzie dalej. Nie śledzę dziennika, nie oglądam polskich wiadomości ani niemieckich, ale oglądam wiadomości na YouTube i coraz częściej słyszę, że przyjezdni mają więcej praw w naszym kraju niż nasi obywatele. Do tego podobno mają w planie wprowadzić w szkołach obowiązek języka ukraińskiego. Myślę, że powinno być odwrotnie. To oni powinni uczyć się języka polskiego. Kiedy ja przyjechałem tutaj do Niemiec, musiałem się nauczyć niemieckiego. W planie miałem powrót do Polski, a nie na Ukrainę. Jak wiadomo, na razie przyjechały rodziny, matki z dziećmi, dziadkowie, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedyś ojcowie również powrócą, a w tej chwili bronią swojej ojczyzny, czyli są zaprawieni w boju. Jeżeli Polacy będą mieli jakieś konflikty, urazy, pretensje do nich, że przez nich ich status życia się obniżył, może dojść do jakiegoś konfliktu, a niedługo do nas dotrze kilka tysięcy zaprawionych w boju żołnierzy. Pomyślałem sobie, skoro przeczekałem 2 lata, poczekam jeszcze trochę, zobaczymy, co dalej będzie. Niekoniecznie muszę wracać do Polski, może gdzieś indziej wyjadę, zobaczymy, czas pokaże. Pozdrawiam Was wszystkich, mam nadzieję, że wyjaśniłem. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzach. Pozdrawiam, do następnego Nygus, cześć!